Cześć, w dzisiejszym odcineczku z Zasad Ruchu Drogowego opowiem o dwóch znakach drogowych, a konkretniej o znakach zakazujących. B1 zakaz ruchu, B2 zakaz wjazdu. Jaka jest różnica między tymi znakami? Serdecznie zapraszam do oglądania. No i przechodzimy oczywiście do rzeczy, jaka jest różnica. B2 zakaz wjazdu, no to obowiązuje od strony umieszczenia znaku. Zazwyczaj jest to znak stawiany na drodze jednokierunkowej. No i żeby nie wjechać po prostu pod prąd, no to widzimy taki znak zakazu wjazdu. Natomiast znak B1 zakaz ruchu jest to znak zakazujący tego ruchu pojazdów w obu kierunkach. A jeśli chodzi o wygląd znaków, no to tak samo są różnice, ale no to zobaczycie sobie tutaj na filmiku, jak te znaki wyglądają. Każdy te znaki musi, oczywiście powinien znać, jeśli ma prawo jazdy. Musimy te znaki znać, nie ma innej możliwości. W obu przypadkach są to ważne znaki zakazu, no i który z tych znaków jest ważniejszy? Znak zakazu ruchu jest ważniejszy, ponieważ zakazuje wjazdu z obu stron. Jest droga zamknięta całkowicie dla ruchu właśnie z dwóch stron. No i tak, pod znakiem zakaz ruchu, czy pod znakiem zakaz wjazdu, także może się zdarzyć, że umieszczona jest tabliczka z napisem "nie dotyczy". Informuje ona oczywiście, jakich pojazdów, kogo taki znak zakazu nie dotyczy. No i tak, zazwyczaj są to mieszkańcy, no bo musimy dojechać do swojego domu, no to taki znak zakazu nie dotyczy. Oczywiście, jeśli jest to droga remontowana i musimy przez tą drogę remontowaną przejechać, no to właśnie taka informacja powinna się znaleźć. Dalej może być też informacja "nie dotyczy służb drogowych". Właśnie tak jak mówiłem, jest droga remontowana, więc taka informacja także się znajdzie. Oraz "nie dotyczy pojazdów uprzywilejowanych". Także muszą dojechać do wyznaczonego celu w ważnych oczywiście przypadkach. Więc stosujemy się do tych znaków i tak jak mówiłem, są to znaki zakazu ważne, które no każdy kierowca powinien znać. Nie oszukujmy się, każdy kierowca powinien znać te znaki. Mam nadzieję, że taki szybki odcineczek wyjaśniający się podobał. Jeśli tak, no to będzie mi miło, jeśli zostawisz lajka, jeśli napiszesz komentarz oraz także będzie mi miło, jeśli zostawisz subskrypcję. Dzięki temu będziesz na bieżąco z każdym nowym filmikiem, który pojawia się dwa razy w tygodniu. Czwartek, godzina 18 oraz niedziela, godzina 12. Dzięki za oglądanie. Trzymaj się. Hej.